często krzyczycie w kierunku Platformy Obywatelskiej 8 lat. Otóż mieliście 8 lat na przygotowanie się do władzy. Dzisiaj znowu widzimy, jak politycy na twarz PSL-u i Nowoczesnej. Prawdy nie zakrzyczycie. Polska jest suwerennym państwem. Co to tutaj się dzieje? To na koncertach hip-hopowych jest trudno, proszę Państwa, taką atmosferę złapać, jaką mamy do czynienia tutaj. To jest kpina z parlamentu. Nie jesteście jedynymi patriotami w Polsce i macie prawa zawłaszczać patriotyzm. Patriotyzm jest naszym obowiązkiem, naszą klubą, naszą dumą. Ja prosiłem nawet Piotra, żeby nagrywał te okrzyki, bo może zrobimy z tego piosenkę. Z tych waszych konstytucji, z tych waszych 8 lat, z tego wszystkiego. I słuchajcie, chcecie sobie pokrzyczeć, to my w okresie wakacyjnym zrobimy was, przygramy wam z Piotrkiem, przyjdziecie, posłuchajcie, pokrzyczycie. Patriotyzm jest w nas. Nie możecie mówić do Polaków dzisiaj, że jesteście jedyni sprawiedliwi. A zaraz będziemy mogli usłyszeć wystąpienia merytoryczne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Największą wadą wszystkich tych propozycji jest to, że to dopiero projekty, a nie... Ustawa zakazuje także m.in. ingerencji genetycznych i zakłada stosowanie in vitro po co najmniej rocznym leczeniu niepłodności. Ostrzał był tak silny, że żołnierze zablokowali drogę do dyskusji. Po tygodniu rzeczywiście przeglądamy się tej sprawie i powiem szczerze, nie mogę wyjść z podziwu, jak pewien rodzaj... Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Od poniedziałku do piątku o 17. Bartosz Dąbrowski, gorąco zapraszam. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam. Star Trek w Netflixie. Nowe odcinki kultowego serialu powstaną w telewizji CBS, ale w ciągu 24 godzin od premiery będzie je można oglądać na platformie internetowej Netflix. Zdjęcia rozpoczynają się we wrześniu, emisja w styczniu, ale już teraz w Netflixie można oglądać pozostałe odcinki wszystkich sezonów, a jest ich 727. Z kolei 22 lipca do polskich kin wejdzie pełnometrażowy film Star Trek w Nieznane. Muzyka świata na Warmii i Mazurach. Jutro rozpoczyna się festiwal Wschód Piękna, organizowany przez muzyka Grzecha Piotrowskiego. Zaczynamy już w ten czwartek, 21, kameralnymi trzema koncertami w Pałacu w Pacjentowie. 22 i 23 przenosimy się do przepięknego, uroczego skansenu w Olsztynku. Tam są główne koncerty, główne sceny. Scena w Amfiteatrze Leśnym, gdzie będą koncerty orkiestrowe z orkiestrą Alchemik oraz koncert Duet Orkiestry. W Duet Orkiestra grają muzycy z całego świata. Na scenę zobaczymy kilkadziesiąt osób. Mamy dwuosobowe zaproszenie na piątkowy i sobotni wieczór w Olsztynku. Czekam na maile kultura@tok.fm. Prace młodych artystów we Wrocławiu. Jeszcze do końca miesiąca można tam oglądać ekspozycję w ramach Biennale Młodej Sztuki Europejskiej. Ta prestiżowa wystawa gości w różnych krajach. Teraz czas na Polskę i Wrocław, europejską stolicę kultury. Znajdziemy na niej pracę 56 artystów do 35 roku życia. Kuratorką polskiej odsłony Biennale jest Ewa Sułek. Chciałam uniknąć podziału na takie kubiki pawilonów narodowych. I bardziej chciałam pokazać tą sztukę europejską we wspólnej przestrzeni. W ten sposób, aby każdy mógł sobie szukać czy to elementów wspólnych, czy właśnie elementów sprzecznych, czy może w ogóle tych elementów nie dostrzega, czy pewnych kodów kulturowych. Wystawę znajdziecie w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu. Na kolejne informacje na antenie Radio Tok FM o 5.40. Zapraszam. Pogoda. Środa będzie dniem pogodnym. W prawie całej Polsce ładne, słoneczne niebo. Tylko na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu jeszcze popada. Na termometrach od 21-22 stopni w Suwałkach, Białymstoku, Olsztynie, okolicach Trójmiasta, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach do 23-24 stopni w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Gorzowie i Szczecinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
pierwsze śniadanie w toku. I Piotr Maślak. Witam Państwa ponownie bardzo serdecznie. 5:23 na zegarach i 28 sekund, żeby być precyzyjnym i dostarczać Państwu, tym, którzy irytują się, kiedy mówię o sekundach pożywki, to nie mogę odejść od tej pięknej tradycji. No taka głupia złośliwość czy kiepski żart prowadzącego. Piotr Maślak, witam ponownie, to jest pierwsze śniadanie w toku. Wspomniałem już o tym Państwu, cóż takiego dzisiaj w Radiu Tok FM, cóż w pierwszym śniadaniu. Przypomnę, że Anna Strażyńska, minister cyfryzacji i administracji, będzie Państwa i moim gościem. Czekam oczywiście na Państwa opinie dotyczące cyfryzacji i administracji, ale też tych zmian, które wchodzą w życie za sprawą choćby zmian w prawie, ustawy policji, ustawy, która zmusza operatorów do rejestrowania kart prepaidowych tak zwanych. Czy Państwa zdaniem to dobre zmiany, czy złe? Pan Jacek napisał, ja rozumiem podwyżkę dla minister cyfryzacji, ale podwyżkę dla ministra ochrony środowiska, dla pana Szyszko, za co? Pytam się, za co? W kontekście podwyżek. Ja rozumiem, że ten temat też Państwa rozgrywa. Pan Romuald z kolei, wprowadzenie koniecznej podwyżki o uposażenie w uposażenie rządowe i rządowej i sejmowej elity trochę przypomina udane przekupstwo społeczne, jakiego dokonano przy pomocy 500+. Jak tu nie kochać PiSu? Nieśmiało pytam, kto płaci? Odpowiedź jest oczywista. Rejestrowanie telefonu na kartę będzie wymagało zostawienia kopii dowodu u sprzedawcy. Czy Państwa zdaniem nasze dane będą bezpieczne, biorąc pod uwagę fakt, że zdjęcie Państwa dowodu będzie miał każdy sklepikarz, każdy pracownik stacji benzynowej na przykład? Z jakimi konsekwencjami się to wiąże? Proszę pisać do nas na profilu Radio Tok FM na Facebooku, wysłać maile śniadanie@tok.fm. O tych wątpliwościach będę rozmawiał po 6.05 i po 6.25, między innymi o tych z panią minister Anną Strażyńską, minister do spraw cyfryzacji. Pierwsze śniadanie w toku. To w pierwszym śniadaniu w toku czas na zapowiedź najważniejszych wydarzeń w kraju i za granicą. Posłowie wysłuchają dzisiaj sprawozdania Sejmowej Komisji Finansów dotyczącego wykonania budżetu państwa w minionym roku. Zdecydują też o udzieleniu absolutorium rządowi. W przyjętym wcześniej przez rząd sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 napisano, że w zeszłym roku do kasy państwa wpłynęły dochody w wysokości 289 miliardów, 100 milionów złotych, wydatki wyniosły 331 miliardów, 700 milionów złotych, deficyt sięgnął więc 42 miliardów 600 milionów złotych. W całkiem niezłym stanie, jak się okazuje, Platforma zostawiła budżet Prawu i Sprawiedliwości. Deficyt było 15% niższy od zaplanowanego, bo planowano, że wyniesie 49 miliardów 980 milionów. Dzisiaj w porządku obrad znalazły się także projekty uchwał Sejmu w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej oraz oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczpospolitej. Sejm ma też pracować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Propozycja zakłada obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 do 15% dla małych podatników i dla podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym. Posłowie wysłuchają także sprawozdania komisji dotyczącego informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2015 roku przez Skarb Państwa. Kolejny punkt posiedzenia Sejmu to informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. No i jeszcze jeden. Sejm będzie kontynuował pracę nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rządowym projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. To dzisiaj w Sejmie. Dzisiaj zbierają się także senatorowie. Pierwsze śniadanie w toku. Odkrząknąć. Senat rozpoczyna trzydniowe posiedzenie. Zacznie obrady od ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Tej nowej, kolejnej. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu Sejm będzie głosował nad senackimi poprawkami do tej ustawy. Senackie komisje rekomendują ich kilkanaście, w tym m.in. dotyczącej kwestii badania przez Trybunał Spraw w kolejności wpływu. Senat zajmie się także ustawą o minimalnej stawce godzinowej za pracę, przypomnę 12 zł za godzinę, na podstawie umowy zlecenia i w ramach samozatrudnienia.
Kwota waloryzowana będzie co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Ponadto Senat zajmie się nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej, także ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej. Dwie stawki, Państwo wiedzą, bo to szeroko omawiane było w programach gospodarczych, WKG, także w pierwszym śniadaniu w toku, te propozycje 0,8% od przychodu dla firm, które osiągają między 17 a 170 milionami złotych miesięcznie zysku, obrotu, przychodu, od przychodu między 17 a 170 milionów złotych i 1,4% dla tego wyższych przychodów. Senatorowie wysyłają także informacji o problemach związanych z działalnością i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku, także o wynikach działalności CBA w zeszłym roku i sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, także za zeszły rok. W porządku obrad zaplanowano również wybór jednego z pięciu członków Rady. Spośród pozostałych członków Rady po dwóch wybierają Sejm i Prezydent. Senacka Komisja poparła zgłoszoną przez PiS kandydaturę Teresy Bochwic. Nie zarekomendowała kandydatury byłego prezesa Telewizji Polskiej Janusza Daszczyńskiego, zgłoszonej przez senatorów Platformy. No i oczywiście we wszystkich polskich diecezjach rozpoczynają się dziś dni poprzedzające Światowe Dni Młodzieży, dni w diecezjach. Cały szereg imprez mają one za zadanie pokazać nasz kraj młodym ludziom przybywającym do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Młodzi, którzy przyjeżdżają do polskich miast, zapewniono im nocleg u rodzin, osoby, które zgłosiły chęć przyjęcia pielgrzymów na kilka dni, to właśnie dzisiaj będą się świętowały. Każda diecezja zaplanowała inny program, zwykle połączony z odwiedzaniem lokalnych miejsc kultu, wspólną modlitwą. Jest problem z wolontariuszami, więc namawiam Państwa do tego, żeby jeżeli ktoś chce, ma taką ochotę, potrzebę, zgłosił się do wolontariatu. Jeszcze jest czas. W ramach Światowych Dni Młodzieży bardzo brakuje osób, które pomagały i poruszać się wszystkim tym pielgrzymom przebywającym z całego świata. Do 25 lipca potrwają dni w diecezjach, potem młodzi pielgrzymi pojadą na Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka do Krakowa. Te z kolei potrwają od 26 do 31 lipca. To te najważniejsze wydarzenia w kraju. Pierwsze śniadanie w toku.